Witam. Może troszkę dużo tych materiałów w ostatnich dniach, ale tak właśnie dzisiaj chciałem powiedzieć na bieżąco, żebyście mniej więcej byli ci, co w miarę są na bieżąco. Regalis. Regalis, już wam mówię, co się dzieje. Piątek, 12 kwiecień. Taka faza rozwojowa na Prince'ie. Tu na dolnej kwaterze, tu jest zawsze zimniej, więc tak to wygląda. Wczoraj był Cercadis, wczoraj był Delan, a dziś wchodzę tu z Regalisem ze względu na to, że okno pogodowe się pojawiło i nie ma na co czekać. Tych przyrostów może tu nie ma na razie tak wiele. Ale zobaczcie, no nie wszędzie jest rozkwitnięty kwiat, balon, więc na Regalis pogoda idealna, czas idealny, a i pogoda właśnie się wyklarowała, więc trzeba zaatakować. Tam, gdzie mamy mniej kwiatów na drzewie, pędy, jak widzicie, w takim stanie, więc to wszystko będzie atakowane. Jeszcze nie skończyłem tutaj wierzchołków, zostało mi z jednej strony do przejechania, jak widzicie, ale tu trzeba odłożyć niektóre prace, wejść z czym innym, więc po to tu ten Regalis i tak to wygląda. A tak by to wyglądało, słuchajcie, w trakcie przejazdu. Prędkość 7,5, maksymalnie do 8 na godzinę. W miarę ładnie to pokrywa. Gdzieś troszkę zawiewa, ale na razie nie jest źle. 15 atmosfer. No i tak jak mówię, 7,5 do 8 na godzinę. Jeszcze szybki update'ik z Goldena. Na Goldenie, zobaczcie, jaka faza. Gdzie Golden teoretycznie zawsze wychodził szybciej. Tak z pędami to wygląda. No i ten listek, nie wiem jak u was na Goldenie, u mnie na Goldenie taki się wydaje troszkę słabawy. Ale no to raczej chyba jest norma. No i tutaj też tak, pierwsze tam kwiaty gdzieś rozkwitły, a w większości jest balon. Im niżej, tym zimniej i tym ten pąk jest bardziej zamknięty. Także gdzie nie gdzie widzicie te pąki rozkwitnięte, gdzie nie gdzie balon. Więc teoretycznie no to jest taka prawidłowa faza na Regalis, na tę pierwszą dawkę. Bynajmniej ja daję w trzech dawkach. Nie wiem jak wy, każdy ma inną praktykę co do Regalisu, ale możecie tu sobie popatrzeć, co u mnie, jak to u mnie wygląda. I tak, w tym roku go dosyć mocno przyciąłem. Miałem tutaj ekipę chłopaków. Poprosiłem, żeby to dość mocno poprzycinali. Tak też uczynili. No i tych pąków nadal tu jest dość. Oczywiście będzie to wymagało przerzedzania, żeby poprawić i wielkość, i jakość tych owoców. No ale to wszystko w swoim czasie, jak to się mówi. Na razie prognozy, jak tu sprawdzam mniej więcej aktualizacje codzienne, no to na następny tydzień w granicach 1 stopnia z deszczem. Oby było z deszczem, bo jeśli dobrze wiecie, jeśli będzie deszcz, no to nie będzie mrozu. Tak to wygląda. A jeśli nawet spadnie deszcz i będzie gdzieś coś poniżej zera, to ten deszczyk, ta wilgoć, która będzie na tych drzewach, troszkę ochroni. No i to nam da pewną nadzieję. Dobra, wracam do roboty, bo troszkę zaczęło zawiewać. Pozdrawiam,
Trzymajcie się, cześć.